Dobra, trzeba sprawdzić, co ja będę do was wysyłał. Tak więc, siemano moja kochana ekipo, witam was serdecznie. Red Bull The White Edition o smaku jagody z kokosem. Kurde, czy to jest ten napój, który Caffeine Man ubóstwia? Czy to jest ten napój, który jest po prostu tak genialnym połączeniem kokosa z jagodą? Czy tamto to był stricte kokos? Nie wiem, nie wiem o co chodzi. Najważniejsze jest to, że mam to. Mam jeszcze 3 puszki do rozdania. Tak powiedział chyba, że ten Red Bull smakuje paskudnie. Jeszcze inni mówią, że smakuje centralnie zarąbiście najlepszy Red Bull, jaki istnieje. No właśnie niektórzy też podzielają tlaka zdanie. Zobaczymy. Ja to muszę skonfrontować z własnymi kubkami smakowymi. Na razie... Robak, to straszne zwierzę, kurde, no... Pierdzielony... Denerwował mnie już od samego początku nagrywek, ale... Najpierw sprawdźmy, jak jest z puszką. Puszka to jest oczywiście, no... Co można innego powiedzieć? Biały. Kolor, srebrne byki. Troszeczkę niebieskiego, standardowy design Red Bullowy. W ogóle, czy to nie jest zero cukru? Nie, to nie jest zero cukru. To jest normalny cukrowy Red Bull, każdy jeden, jaki inny by się dostali w Polsce. No u nas nie ma tak naprawdę zasadniczo bezcukrowych Red Bulli. To są po prostu cukrowe. Sprawdźmy wartości odżywcze, sprawdźmy wszelkiego rodzaju. To jest w ogóle puszka niemiecka. Dystrybutor jest austriacki, okej. Właśnie się zastanawiałem, czy przy przypadku tego wczorajszego Red Bulla brzoskwiniowego, którego wypiłem naprawdę z niesamowitą radością, czy aby na pewno to nie jest puszka austriacka, ale to jest tylko dystrybutor austriacki. Sam smak, sama puszka przyjechała wprost ze Skandynawii, ze Szwecji. Wraz z Red Bullem... No właśnie tym fioletowym. Ale od początku. Woda, sacharoza, glukoza. Regulator kwasowości, kwas cytrynowy. Jakikolwiek inny kwas. Tauryna. Kolejny regulator kwas... Czy... Nie, po prostu kwas cytrynowy? Czy tutaj mamy regulator kwasowości, kwas cytrynowy? O kurde. Kofeina, witaminy, niacyna, kwas pantotenowy, B6, B12, aromaty, stabilizatory i... O kurde, mamy tutaj błękit brylantowy. Ja już nie wiem, czego się spodziewać tutaj, powiem wam szczerze, nie wiem. Ale jeszcze wcześniej mamy stabilizatory, jak mówiłem. Przejdźmy do wartości odżywczych. Gdzie jest to? Kurde, tutaj. Dobra, bo są te same jak przy okazji Red Bulla poprzedniego, brzoskwigowego. Tak więc, mamy 112,5 kcal, żadnych tłuszczów, kwasów tłuszczowych nasyconych, 27,5 g węglowodanów i tyle samo cukru, żadnego... Białka, 25 g soli i 20 mg niacydy, 5 mg kwasu pantotenowego i witaminy B6, mikrogramów 5, witaminy B12. Co ja wam wysyłam? Nie wiem. Co będziecie dostawali? Teraz się dowiem. O, w ogóle kurde, zawleczka jest jeszcze w innym kolorze. Nie zobaczyłem tego. Ale wow! Otwórzmy to w taki standardowy sposób, jak kurde te wszelkiego rodzaju 250 ml puszki. No, no nie będę narzekał, co nie? Wow! Jest czuć jagodę, jest czuć kokos. Bardziej jest czuć jagodę, aniżeli kokos, ale samo to kurde, że mamy tu te dwa naprawdę intensywne zapachy, mówi nam, że to będzie konkret. Kolorystycznie, no czego mogę się... Dobra, kurde, nie będę wam pierdzielił, że o jaki to będzie kolor. To jest po prostu kolor błękitny, niebieski. Sami zobaczcie sobie, kurde. Piękny, błękitny kolor, piękny błękit brylantowy garściami był wrzucany tutaj. Oglądałem różnego rodzaju kafeinmenowe recenzje właśnie tego konkretnego smaku. Widziałem nawet chyba recenzję Cuba.
jak też to testował i tak dalej, więc dlatego wiem, jaki to jest kolor. Po co ja mam wam, kurde, takie rzeczy? Ho, 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 ciekawe, jaki kolor, pewnie to będzie zielone i tak dalej. To jest błękitny, mega błękitny kolor. Ja pierdzielę, ja chcę wam to wysyłać. Ja chcę, żebyście, kurde, takie ło, takie ładne helpili. Taki błękit brylantowy? Oczywiście, kurde, obiecałem, wyślę. Spróbujmy tego. Kokos jagoda, czego tu się spodziewasz? Bardziej kokosa, bardziej jagody? Pół na pół? O, kurde, cię! Ale kokonatem pierdyknęło, ładnie, panie! O. Kurde, można go lubić, można go nienawidzić. Naprawdę, coś jest w tym. Ja cię kręcę. Obydwa te smaki są mocne. I kokos, i jagoda. Jagoda oczywiście jest troszeczkę bardziej taka intensywna, ale to pierwsze wrażenie, jak to pijesz i ten kokos ci wpierdziela się w te kubki smakowe, mówiąc: stary, ja tu jestem numerem jeden. Ale potem jagoda przychodzi i to jak... Wychiluj, stary. Ja tu jestem głównym smakiem, a ty możesz być co najwyżej pierwszoplanowym przez chwilę. Ja tak to czuję. Bo naprawdę, to jest mocny smak jagody, naprawdę potężny smak jagody. Na początku jest to oczywiście smak kokosa, nie żeby coś, ale właśnie powoli zajmuje te miejsce tego kokosa, ta jagoda, która jest mega przyjemnie taka zbalansowana. Czy ja powiedziałbym, że taki sposób grappy ice, coś w ten deseń? Bo na pewno to nie jest smak taki typowy jagody, jaką byście dostali w napojach. To jest właśnie taki typowy ultra blue, coś w ten deseń. I to jest właśnie tak idealnie wymieszane z tym kokosem. I ja już wiem, czemu niektórzy mogą nie lubić ten smak, bo po pierwsze, ta jagoda jest na swój sposób taka mega cukierkowa. Co jeżeli nie wiecie, bo jesteście pierwszy raz na moim kanale i tak dalej, oznacza oczywiście, że napój jest w jakikolwiek sposób sztuczny. Ale ja nie chcę po prostu mówić, że to jest sztuczne czy coś. Po prostu wolę mówić to bardziej neutralnie, czyli że co jest jak najbardziej cukierkowe. Jakby było coś naprawdę mega sztuczne, no to ja bym to na pewno powiedział. Ja widzę, że ten smak jagody nie jest takim właśnie, jak mówiłem, typowym smakiem jagody. To jest bardziej wyciągnięte z grappy ice, ale jeszcze bardziej podkręcone tak cukierkowo. Sam kokos tutaj jest mega intensywny, co na pewno niektórym nie wpadnie w gusta, bo duża część lubi taki kokos, żeby był lekki, żeby nie wpierdzielał się tak bardzo jak w tym przypadku. Niektórzy po prostu lubią lżejsze kokosy, a nie takie jak tutaj. A niektórzy mogą to po prostu pokochać za ten niesamowicie nieziemski smak kokosa wymieszany z tą grappą ice bardziej cukierkową. I do której ja jestem grupy? No ja nie lubię tak bardzo kokosowych napojów, więc dlatego co do tej kwestii dołączam się do tej pierwszej grupy, ale ta jagoda i sam ten smak kokosa, do którego też się naprawdę fajnie też przekonuję, chociaż że jest za bardzo intensywny, żebym go mógł pić na co dzień, powoduje, że ja też się bardziej zaczynam zbliżać do tej drugiej grupy, tych fanatyków tego Red Bulla. Jakbym miał to zrankingować, kurde, teraz w których? Bo mamy tak, kokosowe rankingi, czyli pina koladowe, ale no to nie jest pina kolada, jagodowe. Tam bym prędzej to widział. Dobra, mamy jagodowe rankingi, jeszcze połączone z owocami leśnymi, ale już powoli nad tym pracuję.
Ej, naprawdę jest mało tych jagodowych smaków. Prędzej bym tutaj widział właśnie takie maliny, niebieskie maliny. Kurde. Ale ogólnie, jakbym miał to tutaj wstawić, to chyba rozdzieliłby G-Fuelę. Bo ta piątka, która by była ponad tym Red Bullem, czyli wiecie, Red Bull Blue Edition, 3D Brullo Raz, Monster Ultra Blue, XD Power, Berry Blast, Rockstar i właśnie G-Fuel Ice Shatter były w jakiś sposób lepsze. No i ten kokos jakby nie był tak intensywny, ten napój od razu by poleciał troszeczkę wyżej. Ale mamy to co mamy, ja to na szóstym miejscu ustawię pomiędzy właśnie G-Fuelem Ice Shatter a G-Fuelem Hype Sauce. A dla bardziej takich wścibskich, ponad G-Fuelem Hype Sauce, a pod G-Fuelem Ice Shatter. Spodziewałem się naprawdę po opisach tych wszystkich recenzentów i tak dalej, że to będzie jednak coś gorszego. Ale mamy tutaj jednak coś naprawdę, co można pić. Ja raczej bym tego często nie sięgał po to. I moi drodzy, życzę powodzenia. Według mnie to by było na tyle. Widzimy się następnym razem przy okazji już jakiegoś normalnego napoju. Będziecie zadowoleni. Mogę wam to zapewnić. To połowicznie mógłbym zarekomendować, połowicznie jednak mógłbym, no nie powiem, że zniechęcić, bo jednak wiem, że znajdą się fani tego Red Bulla tutaj i powiedzą, że jak możesz to zniechęcać, przecież to jest najlepszy smak Red Bulla, jaki istnieje. Więc dlatego i ja rekomenduję to połowicznie, ale rekomenduję. No i zobaczymy, co jeszcze Red Bull nam przyniesie jako taki potężną nowość. Bo te Red Bulle, które zamówiłem, to naprawdę można się zakochać.